Panie trenerze, tak niewiele brakowało. Co poszło nie tak? No, zespół Ciechanowa postawił trudne warunki nam. Zagraliśmy pierwsze 17 minut bardzo dobrze, tak? Widocznie no, to trochę za mało. Myślę, że stawka może troszeczkę nas uspięła, podejmowaliśmy za szybko decyzję. W momencie, kiedy rywal nam podawał rękę, my żeśmy tego nie wykorzystywali. Od początku meczu my żeśmy bardzo dobrze zagrali, pierwsze 17 minut, natomiast później z minuty, od 20 minuty zespół Ciechanowa zaczął delikatnie dominować na boisku. Z minuty na minutę jego przewaga rosła. Za szybko chcieliśmy w drugiej połowie odrabić stratę, stąd bardzo dużo takich niepotrzebnych, traconych piłek, gdzieś niedokładne podanie, brakowało precyzji w podaniach, no i dużo nierzuconych sytuacji sam na sam. Jak pan ocenia grę rywali? No, widać, że jest to zespół doświadczony w czubie drugiej ligi. I zagrali swoje, my natomiast zagraliśmy no, przeciętnie, tak? To nie był nasz doskonały mecz. Tak jak mówię, pierwsze 17 minut należało do nas, trzeba pochwalić chłopaków za to, za dobrą grę w pierwszej połowie, natomiast jak na zespół z Ciechanowa to jest za mało, zdecydowanie za mało. Tam trzeba, na takim poziomie musimy zagrać nie 17, ale 60 minut. A kiedy następny mecz? Gramy w Pucharze Polski z KPR-em Legionowo, z zespołem z PNG Superligi w połowie lipca. Następnie gramy mecz ligowy z Ostrołęką u siebie.